Emil, jaki masz znak zodiaku? A, jestem rakiem. A ty? Jestem ryba. A jaką masz grupę krwi? Grupę krwi? Tak. A, czekaj. Nie wiem, czekaj. Muszę zadzwonić do mamy. Ona będzie wiedziała. Ja? Czujesz? Dlaczego nie wiesz? Kogo to obchodzi, Jajko? W Japonii wszyscy wiedzą. W dzisiejszym odcinku chcemy Wam opowiedzieć o grupach krwi, ponieważ jak przyjedziecie do Japonii na dłużej, to jest bardzo prawdopodobne, że jacyś Wasi japońscy znajomi zapytają się Was o to, jaką macie grupę krwi. Więc warto być przygotowanym. Cześć, Tulski. Jesteśmy japońską... Polską parą. Aiko i... Emil, witajcie na kanale w Japonii. Emil, a ketsuiki gata uranai, itse shittano? No ja o tych grupach krwi... i horoskopa związanych z grupami krwi, to usłyszałem pewnie na studiach, jak się prawda, zajmowałem Japonią, uczyłem o Japonii, bo faktycznie jest dużo artykułów w Polsce o tym, że w Japonii bardzo wierzą w te grupy krwi, że to ma wielki wpływ na nasze zachowanie, na nasz charakter. Aiko, czy wszyscy Japończycy naprawdę tak wierzą w te grupy krwi? それはね、まあ、正直人によるところもあるけど、みんなある程度信じてる人はね、多いと思いますね。私はね、まあ、遊びかな？遊びで、うん、そういう占いの話をするのは好きだけどね。Japończycy chyba bardzo lubią różne horoskopy, prawda? Wróżenie z gwiazd, daty urodzenia i tak dalej. To jest dość popularne w Japonii. そうだね、日本人占い好きですね。いろんな占い、あの西洋占星術も人気があるし、あとね、なんか最近はインド占星術とか東洋占星術とかも人気だし、その中国の占いとかも人気だし、私はあの西洋占星術は大好きで、あの少し勉強もしてたことあるんですけど、血液型占いはちょっと正直よく分かんない、当たってるのか。Mi się wydaje, że w Polsce nie jest to zbyt popularne. Szczerze powiedziawszy, to wydaje mi się, że wiele osób nawet nie wie, jaką ma grupę krwi. Ja zawsze zapominam. Naprawdę, nigdy nie jestem w stanie sobie przypomnieć, jaką mam grupę krwi. Emilu ni, ketsueki gata nani gata tte karui kimochi de kiita no. Nihon da to minna shitteru kara ne. Touzen shitteru mono da to motte kiita ra, shiranai tte, okaasan kikanai to wakannai tte iu kara, sugoi... Zawsze się mamy muszę pytać. もうショック、ショック。あいこショックはな、trochę。No dobra, to sprawdźmy, czy te japońskie wróżby odnośnie grup krwi się sprawdzają, jeśli chodzi o nasze charaktery. To ja mam grupę krwi A. Aiko, jaką masz grupę krwi? Jestem O. Zero. Grupa krwi zero. U. O. U. Zero, tak? Nie, nie, nie. U. W Japonii się mówi grupa O. Tak. Okej, to nie wiem. Dlaczego zero? Nie, tak się mówi. Po polsku chyba się mówi, tak, nie? Grupa zero, grupa krwi zero. Lurusiu, ja. Tak się od zero da. A ostatnio Code Geass oglądałem, to do tego taka aluzja, Aiko. Wróciłem do mojego ulubionego anime. No dobra, Aiko, to o co chodzi z tą grupą krwi A? Czym się charakteryzują osoby z grupą krwi A? Majime. Zgadza się. Kichome. O. Tak, to też się zgadza. Żartujesz? Kiekakuteki? No to akurat tak, zgadza się. Zawsze mam plan kiekakuduri. Kiekakuduri. Sekininkan ga tsuyoi. Wszystko się zgadza do tej pory. Ma, kore ga daitai E-gata no daihyouteki na seikaku da to iwareteru ndesukedo. Dou kana? Kore nanka watashi no seikaku janai? Datte Emil... いつもごちゃごちゃじゃん、バワガン。ザフセバワガン。Jest zorganizowany bałagan. ちなみにこの A 型っていうのは日本で最も多い血液型ですね。とりあえず、ちょっとパスウ日本人っぽい性格だと言えるよね、A 型はね。Sponsorem dzisiejszego odcinka jest wydawnictwo Znak, które przysłało nam książkę na temat kombuczy. Kombucha, kefir i spółka. Fermentowane napoje z całego świata. Teraz w Japonii kombucha jest bardzo popularna, prawda, Aiko? Tak, prawda. Właśnie mo daesuki nan desu ne. Tokuni Nihon wa ano koyu hakkou shiteru tabemono no minna najimi ga aru no de, kombucha mo ano kenkou teki na drink toshite saikin dai ninki desu.
tej książce znajdziecie wiele przepisów na przygotowanie kombu czy różnych napojów sfermentowanych we własnym domu. Są przepisy z naprawdę różnych krajów, więc są to różne egzotyczne smaki, bardzo orzeźwiające, no i przede wszystkim zdrowe. Już wkrótce spróbujemy sami coś przygotować, ponieważ Aiko bardzo lubi takie napoje, a u nas w domu jest zazwyczaj tylko woda i sake. Więc może by się coś przydało innego. Mam nadzieję, że w najbliższych vlogach będziemy mogli spróbować przygotować jakąś kombuczę w domu. Aiko, co zrobimy? Jakąś dobrą kombuczę? Tak? Tak, tak, tak. なんかどれもすごい美味しそうで、夏にすごく良さそうなドリンクが多いね、ミントのやつとか。książkę już możecie zakupić w księgarniach lub w Empiku。Następnie O。Grupa zero to。じゃあ O はどういう成果かというと、まずおおらか。え？何笑ってるの？そうじゃん。Continue, tak, dobrze. あとはオプティミスト、フレンドリー、細かいことを気にしない。とてもの в случае Aiko to nie zbyt chyba pasuje tu akurat. Tak, Aiko się no czepia wszystkich szczegółów bardzo bardzo mocno. Uważnie patrzy na wszystko, szczególnie na to, czy jest nuru nuru i którą ścierę używam. Do czego?正直これ私当たってないと思う、うん、これ私がね血液型占いを信じない理由の一つですね。まあもちろんちょっと合ってるかなと思うところもあるんだけど、まあ、おおらかっていうのは合ってると思うんです。でもね細かいことを気にしない、この前作ったビデオね、もや自分のヤポンスカジョナ、それ見た人は知ってると思うんだけど、私はすごい細かいところが気になる人なんですね、うん、そういう意味で当たってないと思う。ちなみに O 型はリーダーに最も多い血液型っていうふうに言われてます。Natomiast jeśli chodzi o inne grupy krwi, to na przykład grupa krwi B to są osoby, które lubią iść swoją drogą, są bardzo kreatywne, ciekawskie, troszkę samolubne. Mówi się, że często artyści, prawda, należą do tej grupy krwi B, prawda? To pasuje do nich bardzo. A jak jest z grupą AB, Aiko?この人たちは一番少ない少数派なんですけど、感受性が強い、すごいセンシティブで芸術家。多分どっちへパスワーバージン。アイコらしい。でも私 A もないし B もないけど。もう性格は合ってるじゃん。で、あと一人でいるのは好き。ちょうどいいじゃん。そうだね。アベ、アイコパスワーバージン、アベにゼロの、トタルね。あとムーディー。To tym bardziej AB, tak. Zgadzam. Aiko, jesteś grupą AB chyba. Może się pomylili, nie masz grupy zero. I think they're mistaken, Aiko. そうだね。なんかこれを見てると、一番私の性格に近いのは AB。Możliwe, że w tym momencie już zaczęliście się zastanawiać, jaką wy macie grupę krwi. Aiko, jak to jest z tymi grupami krwi w Japonii i w Europie? Jaka jest różnica, jeśli chodzi o ilość?まず日本ではさっき言ったように A 型が一番多いんですけど、 A 型はね大体 40%、で次に多いのが O 30%、で B が 20%、AB が大体 10% だっていうふうに日本では言われてます。これね国ごとによって結構違うんですよ、パーセンテージが。ポーランドはどうかというと、ポーランドはですね O 型は、日本より多い 37%、A 型は日本よりちょっと少なくて 38% ですね。 B が 17%、 AB が 8%、そう見ると日本は B と AB がポーランドよりもちょっと多い、そういうね。はい、Aiko, ja słyszałem, że dużo Japonek no bardzo się interesuje właśnie tym horoskopem na podstawie grupy krwi i często się pytają swoich chłopaków, tak, boyfriendów. A, それはね。例えばこの血液型の人とこの血液型は相性がいいとか悪いとか、そういうふうに言われてるからです。I faktycznie Japonki w to wierzą? まあそこまで気にする人はいないと思うんだけど、気にしてる人は気にしてる。私は全然気にしてないです。一番相性がいい血液型は A 型と O 型だと言われてます。No oczywiście no. Dlatego tak do siebie dobrze pasujemy i tak się świetnie dogadujemy zawsze w każdej sytuacji bez względu na wszystko.まあね、それ理由としては細かいところを気にする A 型と
細かいことを気にしない大型とね、その組み合わせになるとうまくいくっていう風に考えられてるみたいですね。まあ、いろんな説があるんだけど、一番最初にその血液型と性格をね関連付けたのは1927年に古川武二さんという大学の教授がね、血液型による気質の研究という論文を出したのが始まりだというふうに、ね、じゃあちゃんと研究もしてたんだ。そう、その関係を、うん、これはあの占いっていうよりも心理学的な研究だったみたい。うん、で今のいわゆるその血液型占い、さっき言ったような性格占いができたのは1970年代です、ね、だからこの50年ぐらいの歴史が一応あるんですけど、それを考案したのは野見正彦さんという方で、その方は自分の研究を血液型人間学というふうに呼んで、まあ、大層な名前だよね。それで血液型占いの本をその70年代にどんどん出し始めたんですよ。そしたらそれがベストセラーになって、テレビでも何回も特集されたりして、みんなが知るところとなったというね歴史があるんです。Czyli to w sumie tak moda na podstawie jakiejś popularnej książki, która dobrze się sprzedawała. だから本当にね、日本のね、今でもね、本屋さんに行けば、この人の本に限らず、もういろんな血液型に関する本が出てます。No, mi się nie wydaje, żeby w Polsce to było aż tak popularne. Nie wiem, dajcie mi znać, czy są książki na półkach, w księgarniach związane właśnie z grupami krwi i horoskopem. Na pewno nie tyle, co w Japonii. Po prostu to jest tylko w Japonii. Albo chyba w Korei. A, może też w Korei, no. まあ、一つはですね、まあ、みんな自分の血液型を知ってるっていうことが大前提としてあると思うんですよ。日本では結構子供も自分の血液型知ってたりするんですね。まあ、まず生まれた時に自分の血液型を調べる、まあ、最近はそうでもなくなってきたみたいなんですけど、昔はみんな調べてたんですよ。で、小学校とか幼稚園とか自分の服に名札をつけるんですけど、その名札にね血液型の欄があった昔は。Dlaczego? Dla bezpieczeństwa? For safety? 多分事故とかあった時のために書くっていうことになってたと思うんですけど、でもね実はそれって全然意味ないらしいんですよ。結局事故があって、例えば病院に運ばれて輸血が必要だってなっても、もしそこに書いてあった情報が間違いだと困るから、病院もちゃんとね調べるんだって。事前に、うん、だから自分の血液型を知ってるっていうことはほぼ意味なくて、役に立つのはその血液型占いぐらい。To na koniec, dlaczego tak Japończycy w to wierzą, się tym interesują? 一つはやっぱりこれ4つしかタイプないじゃないですか。4つしかないから分かりやすいっていう点と、この4つの中の何かが絶対に自分の中に当てはまるところがあると思うんですよ。zawsze coś trafi, no. そう、だから自分がもう大型で、例えば私は全然他のは合ってないんだけど、大らかだっていうところを見れば、私は大らかなので、ああ当たってるのかなって思っちゃうね。そういうトリックですね、これは。で、あともう一つは、日本人はね、そういうふうにカテゴライズするのが好きなのかなって思いますね。そういう民族なのかなって。とプラブダ。Lubią grupować ludzi, tak? だから血液型占い以外にもね、これ占いじゃないんですけど、日本では県民性っていうのもすごい昔流行って今でもみんな好きなんですけど、例えば青森県の人はこういう性格。あ、ちす関西と lubią imprezy。あ、そうそうそう、それもあるよね。あと、プラブダです。あいこ静岡県民は？静岡県民の人はおとなしい。No to pasuje. Chyba, że Aiko wkurzycie, to nie jest otanasi, to nie jest spokojne. そんなカテゴライズするのが好きっていうね部分がある日本人なので、血液型占いがこんなに受け入れられたのかなっていうふうには思います。さあ皆さん、いかがでしたか？あなたの血液型何でしたか？当たってましたか？ちょっとね、コメントでぜひそれを教えてほしいと思います。No ciekawe, czy pan także to pasowało. Dziękujemy za oglądanie dzisiejszego odcinka. Widzimy się w kolejnych prosto z Japonii. Do usłyszenia i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.
A i tak przy okazji powoli Japonia się zaczyna otwierać na turystów, na razie grupy zorganizowane. Na dodatkowym kanale po Japonii troszeczkę więcej na ten temat opowiadam, więc zajrzyjcie tam, żeby posłuchać odnośnie otwarcia Japonii na turystykę. Mam nadzieję, że już wkrótce będziecie mogli przyjechać, także indywidualnie, bez grup zorganizowanych. Trzymamy kciuki i do zobaczenia w Japonii. Trzymajcie się, cześć!